uchwałodawczym, gdzie państwa decyzja zostanie przyblokowana w innej gminie przez istniejący tam problem. Proszę zwrócić uwagę, pod tym względem organ uchwałodawczo-kontrolny związku jest organem o charakterze mniej politycznym. Tak? Tutaj nie mamy do czynienia z osobami pochodzącymi z bezpośrednich wyborów. Jestem przekonany o tym, że każda z rad ewentualnie będzie wyznaczała osoby o najlepszych kwalifikacjach w tym zakresie i decyzje będą miały charakter stricte merytoryczny. Stąd ramy systemu finansowego w statucie, kwestie szczegółowe poza statutem i z tego co wiem podobne regulacje, jeżeli chodzi o inne statuty związków, z którymi już się spotkałem, a które jeszcze nie są opublikowane w dziennikach urzędowych poszczególnych województw, bo procesy tworzenia tych związków czy zmieniania statutów to cały czas procesy rozpoczęte, a nie zakończone. Stąd raz jeszcze wracając do urządzeń użyteczności publicznej, powtórzę zarówno GWDA, kompostownia GWDY, jak i składowisko w Kłodzie. Te elementy, te składniki majątkowe nie wchodzą do związku międzygminnego. Związek nie ma zajmować się budową, utrzymywaniem, eksploatacją tego typu urządzeń. Stąd nie jest planowanym utworzenie przez związek jakiejkolwiek spółki komunalnej w tym zakresie. Opłaty będą pobierane przez związek, przez podmiot publiczno-prawny, przez pracowników biura działających, tak samo jak pracownicy Urzędu Miasta Piły, to biuro związku będzie zapewniało obsługę administracyjną. W tym celu nie jest planowane na chwilę obecną tworzenie żadnych odrębnych struktur organizacyjnych. Odnosząc się do bardzo szczegółowych pytań ze strony pana radnego co do zapisów statutowych, pokrótce, jeżeli chodzi o paragraf 8, punkt 4, jest to w tym zakresie powtórzenie regulacji ustawowej, artykuł 70 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z czym taką regulację, jeśli chodzi o artykuł 8, jeśli chodzi o zastępstwo, udzielenie stałego pełnomocnictwa przez pana prezydenta na rzecz radnego lub zastępcy prezydenta, to jest regulacja po prostu ustawowa. Ona została przez nas powtórzona dla jasności, klarowności, przejrzystości statutu, co pozostaje w zgodzie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów administracyjnych, co do stosowania w tym zakresie zasad techniki prawodawczej. Paragraf 14, kolejne pytanie ze strony pana radnego. Paragraf 14, ustęp 2. Tutaj taką propozycję zaproponowaliśmy, taka propozycja została przyjęta, że to zgromadzenie będzie wybierało spośród w tym momencie 10 możliwych członków, przedstawicieli miasta Piły, jednego. W tym momencie proszę zwrócić uwagę, dodatkowych przedstawicieli miasta Piła, 9, wyznacza Rada Miasta. Stąd przypisanie, wyznaczenie, który z tych przedstawicieli Rady ma być przewodniczący, przypisanie tej kompetencji chociażby prezydentowi byłoby zaburzeniem kompetencji Rady. To przedstawiciele związku w tym momencie głosując będą mieli wpływ na to, kto zostanie przewodniczącym zgromadzenia związku. Zawężenie osób mających bierne prawo wyborcze do 10 osób, którym przysługuje w tym danym roku prawo do wybierania. Paragraf 20 ustęp 6, kwestia proceduralna z zasady ogólnej jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego. Wynika, iż zgromadzenie będzie miało charakter jawny, stąd kompetencja porządkowa, proceduralna dla przewodniczącego. Sześcioosobowy zarząd. Kolejne pytanie ze strony pana radnego. Tutaj akurat ten przepis uległ modyfikacji na przestrzeni negocjacji prac nad statutem związku międzygminnego. Początkowo proponowaliśmy nieco mniejszy skład zarządu, aczkolwiek w takiej sytuacji mogła być tylko jedna osoba spoza grona zgromadzenia. W momencie sześcioosobowego możemy poszerzyć skład ten zewnętrzny reprezentacji w zarządzie związku do 2 osób. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę. Czterej pozostali członkowie zarządu związku międzygminnego to osoby mające istotny zakres obowiązków w gminach, z których się wywodzą. Stąd założenie jest takie, że te dwie osoby wybierane spoza zgromadzenia związku to osoby zajmujące się tylko i wyłącznie aktywnością w ramach zarządu związku. Już w ramach wewnętrznego podziału będą mogły być przypisane im odpowiednie zadania. Kto wskazuje te dwie osoby? Każdy, kto ma inicjatywę uchwałodawczą w ramach zgromadzenia, więc każdy z przedstawicieli gmin w zgromadzeniu związku będzie mógł wskazać kandydata na członka zarządu wywodzącego się spoza w tym zakresie. Dlaczego ograniczenie do administracji?
Dlaczego ograniczenie do administracji rządowej? Bo oczywiście mamy sytuację, w której osoby funkcjonujące w zgromadzeniu związku są jednocześnie osobami związanymi z administracją samorządową. Tutaj dlatego tylko to zawężenie do administracji rządowej, aby rozdzielić te dwie kwestie. Kwestia przedostatnia, dyrektor biura. Tutaj wzorowaliśmy się nieco na doskonale Państwu znanym Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, jakim jest WOKiS. Proszę zwrócić uwagę, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych to instytucja, gdzie żaden z członków zarządu tego stowarzyszenia nie pełni funkcji dyrektora. Dyrektorem pan Maciej Kozik, nie będący członkiem zarządu. Więc jeżeli decyzja taka z Państwa strony ze strony zarządu zapadnie, że nie przewodniczący zarządu, nie zastępca przewodniczącego, ale ktoś inny ma kierować bieżącą obsługą administracyjną, ma być swoistym sekretarzem związku, wówczas taka możliwość została przewidziana w statucie związku. Kwestia niedoboru finansowego to rozwiązanie, które będzie miało zastosowanie zwłaszcza w okresie przejściowym do 1 lipca, do połowy przyszłego roku, kiedy będzie związek tworzony, wówczas istnieje konieczność po prostu zasilenia ze strony gmin związku środkami finansowymi potrzebnymi na rozruch tworzonego związku międzygminnego. Te koszty, które w chwili obecnej musieliby Państwo ponieść w ramach budżetu miasta Piła na zatrudnienie nowych pracowników Urzędu Miasta, na wygospodarowanie nowej powierzchni biurowej w Urzędzie Miasta Piły, część z tych kosztów będzie musiała być poniesiona na analogiczne działania po stronie związku międzygminnego. I wreszcie kwestia ostatnia, pytanie pana radnego dotyczące spalarni. Na chwilę obecną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w regionie pilskim, w tym regionie, w którym znajduje się Piła, nie ma w ogóle wzmianki o budowie spalarni w tej części województwa. Jak już wspominałem, związek na chwilę obecną nie ma w swoim statucie zadań dotyczących budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a taką instalacją jest spalarnia. W związku z czym temat spalarni zostaje na chwilę obecną całkowicie poza tematem związku międzygminnego. Prawdą jest, że w wielu przypadkach tworzy się podobne związki, nawet na gruncie starej ustawy, po to, aby wybudować instalację, aby wybudować spalarnię, bo takiemu podmiotowi łatwiej jest uzyskać dofinansowanie, zwłaszcza dofinansowanie unijne ze środków unijnych. Natomiast na chwilę obecną ten temat nie był w ogóle przedmiotem rozmów, nie był przedmiotem negocjacji z gminami, nikt na temat spalarni nie rozmawiał. Jeżeli czas przyniesie taką potrzebę, wówczas na zasadzie zmiany statutowej związku to zadanie będzie mogło być przekazane, związek będzie mógł odpowiednie środki aplikować. Pani dyrektor, czy coś w ramach uzupełnienia? W takim razie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie. Tak, bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kusmatka. Przekonał mnie pan co do punktu 4 w paragrafie 8, bo rzeczywiście różnica jednorazowe, a stałe upoważnienia. Jednorazowe daje prezydent, stałe ma nieco inny wymiar. Natomiast w tym samym paragrafie tym razem zaskoczył mnie pan całkowicie swoim stwierdzeniem związanym z punktem 1 tego paragrafu, gdzie pan mówił o tym, że tu nie ma upolitycznienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast punkt 1 paragrafu 8 mówi w sposób następujący. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast jako ustawowi przedstawiciele, a więc ludzie pochodzący z wyboru, a więc kłóci się to z pańskim stwierdzeniem. I ostatnia kwestia, którą ja poruszałem, nie do końca pan przekonał mnie co do tego pokrywania niedoborów, bo pan powiedział tylko na wejściu. Natomiast ten zapis dotyczy również funkcjonowania później i powiedzmy zarząd będzie co nieco rozrzutny i powstanie niedobór. I jak tu udział gmin będzie się przedstawiał? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Piotr Głowski. Znaczy, ja może najpierw do pytania właściwie, a raczej wypowiedzi, bo to już w tej chwili nie pytanie o polityczność tego podmiotu. Ja rozumiem, że pan mecenas, mówiąc o tym, że nie odbywają się targi polityczne, mówił o posiedzeniach rady, bo ci, którzy
bezpośrednio jako prezydenci, burmistrzowie, wójtowie będą prowadzić działalność w ramach związku międzygminnego, nie będą na pewno tam uprawiali polityki, tylko będą zainteresowani tym, by ten związek funkcjonował jak najlepiej. Ewentualne debaty polityczne mogą się toczyć podczas takich rad jak ta dzisiejsza, nad każdym dodatkowym punktem programu związanym z działalnością tego związku, i to ta zmiana ma właśnie uchronić to gremium przed debatami politycznymi wtedy, kiedy trzeba mówić o konkretnych działaniach. Dla odmiany wypowiedź pana radnego Jobka pokazuje, jak trudnym temacie się poruszamy, i ja wcale nie traktuję tego jako zarzut, który pojawia się z powodów politycznych, tylko raczej niezrozumienia tematu. I wcale się też nie dziwię, bo ta sfera, w którą dotykamy, jest niezwykle trudna, dlatego też dodatkowi prawnicy, którzy się tu pojawiają, dlatego ludzie, którzy się tylko tym zajmują, bo rozmawiamy o wielopoziomowym problemie, bo po pierwsze to, nad czym dzisiaj my debatujemy, to jest, w jaki sposób będziemy obsługiwać administracyjnie mieszkańców. I tylko nad tym się zastanawiamy. A pomieszanie wszystkiego, gdzie będziemy składować, kto będzie odbierał i tak dalej, powoduje, że ktoś, kto ogląda tą naszą sesję, przestaje rozumieć w ogóle, o czym my rozmawiamy. My się dzisiaj nie zajmujemy, kto odbierze te śmieci, tematem. Nie zajmujemy się tym, dokąd pojedzie, jak będzie przetarg zorganizowany. Jest pytanie tylko, czy gmina Piła, gminy te 13 innych, samodzielnie każda będzie to robiła, czy zrobimy to razem. Wyszliśmy dawno z założenia, że razem po pierwsze będzie taniej, a na pewno będzie efektywniej, a po trzecie zagwarantujemy, i tutaj się nie zgodzę z tą oceną, my nic nie chcemy z Poznania zabierać, my nie chcemy zmieniać układu ruchu odpadów po terenie województwa. My chcemy, by tylko nie zdarzyła się taka sytuacja, że faktycznie nasze śmieci wyjadą do Poznania i będą z tego powodu dużo droższe dla mieszkańca, bo koszt transportu będzie jednym z najwyższych kosztów w całej opłacie. I dlatego też nasze zabiegi, by stworzyć tutaj region, który będzie dbał o nasze interesy, a nie poznańskie na przykład. I te wszystkie działania, które robimy, związane zarówno z budową silnej sieci administracyjnej, silnej sieci odbioru odpadów, nad którą też będziemy mieli kontrolę, i tego, dokąd te odpady pojadą, ma spowodować, że po pierwsze nasze składowisko, na przykład, które tak i tak kosztuje nasz utrzymanie i dzisiaj nie śmierdzi na pewno w Pile, będzie miało co przetwarzać, czy nasze sortownie będą miały co przetwarzać, i nasze spółki będą miały od kogo odbierać. W związku z tym, to oczywiście to są wszędzie przetargi, ale będziemy starać się, by te podmioty, które tutaj lokalnie działają, również miały zajęcie, bo to są też miejsca pracy i należy to wszystko brać pod uwagę. A taki, bym powiedział, zbitek tych wszystkich informacji powoduje, że ktoś może przestać rozumieć i nie bardzo tutaj będzie rozumiał, nad czym debatujemy. Dzisiaj jest pytanie do państwa skierowane. Czy robimy sami to, zatrudniamy urzędników dodatkowych w Urzędzie Miasta, czy robimy to wspólnie? Ja uważam, że tak jest taniej, tak będzie efektywniej, tak będzie na pewno dla Piły lepiej. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Lucjan Rzutkowski. Panie przewodniczący, szanowni zebrani, ja chciałem się podzielić swoimi refleksjami, że nasza dyskusja jest niezwykle pozytywna. Jako że nie zastanawiamy się nad celowością i sensem utworzenia związku, a mówimy o szczegółach, ale musimy sobie przypomnieć, że właśnie celem wywołanej ustawy o gospodarce śmieciowej były wymogi unijne, które musimy spełnić przed 2020 rokiem. Jeśli ich nie spełnimy, to jako kraj będziemy każdego dnia płacili ogromne kary. Stąd też nasza rozwaga i ewentualny pośpiech jest ze wszech miar tutaj wskazany. A gra toczy się o dwa aspekty.
nierozwiązany do tej pory powszechność opodatkowania producentów śmieci, czyli poszczególnych mieszkańców, bo nie wszyscy płacili, bo nie płacili ci, którzy zaśmiecali nam lasy, podrzucali śmieci. I druga sprawa, ekonomia. Już z samych założeń wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wynika, że jedyną ekonomiczną szansę sprostania wymogom mają właśnie takie związki międzygminne. Jestem przeświadczony, że związek ten jako ciało otwarte będzie najprawdopodobniej w najbliższych latach poszerzał, powiedzmy, swój zakres oddziaływania, bo dla mnie może nie tyle zdziwienie budzi brak voucha, ale na pewno Złotowa i gmin wokół Złotowskich, które przecież leżą w północnej Wielkopolsce, a nasz, powiedzmy, rejon w zasadzie powinien obsługiwać północną Wielkopolskę. Tak to zresztą wynika z wojewódzkiego planu i tak najprawdopodobniej się stanie. Natomiast o zagrożenia takie z tytułu ochrony środowiska, tutaj w ślad za głosem pana prezydenta, też bym się nie obawiał. Gdybyśmy wniknęli w specyfikę działania pilskiego Alfatera, to przecież on już dzisiaj zwozi z dziesiątek kilometrów z ościennych gmin odpadki i jakoś to w niczym nikomu nie zaszkodziło. Także jestem przeświadczony, że to, że jesteśmy na tym etapie i raczej nie mamy wątpliwości dużych, że ten związek trzeba powołać, to jest niezwykle korzystne i pozytywne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kosmatka. Panie prezydencie, nie wiem jak pozostali koledzy, ale ja byłem zdziwiony pańskimi stwierdzeniami, bo ja przynajmniej tą naszą dyskusję widzę na zasadzie nie czy, tylko w jaki sposób, aby było to między innymi korzystne, czy przede wszystkim korzystne dla naszego miasta. I Rada jeszcze w poprzedniej kadencji już zapoznawała się z tymi problemami i wiadomo było, że zmiany ustawowe, które idą, wymuszą po prostu jako racjonalne tego typu działania. I tu z siedzących za tym stołem myślę, że nie znajdziemy nikogo, kto by uważał, że to jest zły kierunek i zaszkodzi. A chodzi o to, żeby był obarczony jak najmniejszą ilością rzeczy, które mogłyby budzić wątpliwości. I drugie stwierdzenie, mecenasi na ogół potrzebują adwokata w ten czas, kiedy zostają postawieni w stan oskarżenia. Ja pana mecenasa nie postawiłem w stan oskarżenia, ja tylko stwierdziłem, że to, co powiedział, kłóci się z zapisem pierwszego punktu i tu obaj się zgodziliśmy, że rzeczywiście był to swego rodzaju lapsus słowny. Nic więcej. Także o polityce i upolitycznieniu akurat w tym momencie ja tak bardzo nie myślałem, a myślałem raczej o precyzyjności wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotr Głowski.